Siemanko, z tej strony Janusz Liagis i życzę wam wesołych świąt, hehe, <śmany> mainstreamowo i pogadamy sobie dzisiaj na temat e-sportu oraz co ja na ten temat sądzę i czy powinien on być, powiedzmy, że tak zaliczany do normalnych sportów i moja odpowiedź na to to po prostu, że tak, tak, powinien być zaliczany do normalnego sportu mógłby być również grany na Olimpiadzie, moglibyśmy grać na Olimpiadzie w LoL'a, w Dota, w CS, a wszystkie w te fajne gry i czego sobie życzę przede wszystkim, bo mamy już taki okres świąteczny, więc mogę powiedzieć, czego sobie życzę dla e sportu. To z jednej strony, żeby był troszeczkę poograniczany, bo teraz obecnie wszyscy sobie robią takie pseudoklany i powiedzmy, wchodzą osoby na ligę, które na, na ligę nie powinny wchodzić, i psują cały klimat obecnie. Więc um, po prostu tak troszeczkę one powinno być z jednej strony, żeby tylko te osoby, które tak naprawdę chcą grać, e, chcą grać na zawodach i które naprawdę lubią grać na zawodach, żeby tam też również były, i chcę również, aby w sumie, hy, dla, dla innych takich mniej popularnych tytułów, jak nie wiem, World of Tanks, albo ha, to, no, następny tytuł World of Tanks, albo co. Um, powiedzmy, nie wiem, jakiś tam Battlefield Heroes chociażby, żeby tam te turnieje też były um, lepsze, żeby nie były one wspierane tylko, powiedzmy, no e-sport, nie, nie tylko po prostu dla tych dużych gier, żeby fani tych małych gier też mogli znaleźć coś dla siebie. Um, no i tak poza tym to chyba wszystko, nie? Mam po prostu nadzieję, że przyszłość e-sportu będzie jak najbardziej um, coraz jaśniejsza, że wszystko będzie coraz się lepiej rozwijało i że no, ludzie, powiedzmy, nie wiem... Odstąpią może od tych skinów, tak troszeczkę, bo wiadomo, że dla Wolva to jest tam um, super tutaj zarobek, ale bardzo bym się cieszył, jeżeli ludzie by, powiedzmy, no nie, bardziej siebie szanowali niż skiny, co nie? Bo ostatnio. Parę, parę przypadków na lidze było, na relicie, gdzie było widać, że ludzie po prostu po sobie jechali, tylko dlatego, że przeciwny tymi słabe skiny, a, a ten, a, znaczy ci, ci, co po nich jechali, po prostu przegrywali dosyć, dosyć mocno i później zostali wyzywani, no i, i to było takie trening tego i to tylko pokazuje, że co, idzie w złą stronę, ale o tym już w innym filmiku, więc no, jeszcze raz życzę wam miłych takich świąt, żebyście sobie z rodziną posiedzieli, a, a, a jak nie to na moim streamie, xddd, bo hajs z reklam będzie Um, żartowałem. <laughs> Oj tak. Więc no co, no to taki krótki filmik na dzisiaj, tylko dlatego krótki filmik, że um, powiedzmy, no streamuję po prostu, będę sobie streamował teraz zaraz, więc jeżeli jesteś osobą, która lubi oglądać moje streamy, nie daj Boże, to zapraszam na Twitcha, link do Twitcha będzie w opisie i, i co? I, I cześć, zobaczymy się na Twitchu.